Słuchajcie, jak już za każdym razem mówię, że niestety pracuję po 8, no nie, nieważne czy po 8, czy po ile, ale jest tak, że po prostu nie chcę mi się nagrywać na razie. Widzę, że jedna osoba już odeszła ze subskrypcji tylko dlatego, że nic nie wpada, żaden filmik. Ale słuchajcie, nie mam ochoty nagrywać bez sensu filmików, gdyż tak naprawdę po pracy wolę odpocząć, posiedzieć z dziećmi, posiedzieć z rodziną. Dzisiaj jest poniedziałek. Okej, jestem w garażu, bo robiłem porządki. No nie nagrywałem tego, bo tak naprawdę nie miałem czasu włączyć, żeby to się nagrywało, cokolwiek mówić. Słuchajcie, oglądałem filmik, dwa czy trzy filmiki tego z Radka. Jeden jest tam z jakiegoś chyba zdarzenia na ulicy. Prawdę mówiąc, żeby jeszcze jakiś komentarz dał na temat tego, coś tam po prostu nagrał bez sensu. Nic na ten temat nie powiedział. Nie wiadomo, o co chodzi. Cóż. Następny filmik z Radka to jest o kamerkach. Ile tam kamerek zamontowano w Belwederze. Na szkolnej. Tak to powiedzmy. I ten jego filmik też taki bez sensu, bo wytłumaczyło tylko tyle, że jedne są widoczne, jedne są niewidoczne. No tak to pierdolił, bez sensu. I prawdę mówiąc, nie wiem, czym się chciał tam kurwa pochwalić i że ten filmik nagrał, żeby kurwa, nie wiem, była tylko monetyzacja. No tak naprawdę, jakby to powiedzieć, nic tam tak naprawdę w tym filmiku nie ma. Tylko to jest jakieś takie, że to są wieści. Oczywiście, tak jakby nikt nie wiedział i nie oglądał kurwa, tylko on jedyny kurwa te wieści przekazuje. Śmiechu warte. Prawdę mówiąc, oglądałem też szkolną przez chwilę, ale to wyłączyłem. To było tam, nie wiem, może 3 minuty, minutę może oglądałem, no. Jak się kłócili o jakąś kradzież pieniędzy, bo w bluzie coś tam, ten chuj kurwa, nie da się tego oglądać. Potem zaczął grubas płakać, idiota głupi, myśli, że wszyscy są mu pieniądze winni. Wszyscy są najlepiej pieniądze winni, niech mu oddają kurwa, niech mu przynoszą, bo po co będzie pracował i myśli, że w ten sposób będzie zyskiwał kasę. Prawdę mówiąc, łapek w górę, jak się tam coś dzieje, krzyki, płacze, lamenty i inne, to 5000 ponad łapek w górę. No ja pierdolę, i tam tylko czekają na to ludzie, aż coś się tam zacznie dziać. Wtedy łapki idą w górę, kurwa. Co za idioci to kurwa oglądałem. No nie wiem. Tego się kurwa nie da oglądać już naprawdę, bo to już jest bzdura totalna.
Ja wiem, że niektórzy biorą to jako taki relaks, gdzie poglądać, pośmiać się, ale kurwa, wiecie co? No, tak naprawdę to wcale nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, tylko jest tragiczne. Tragiczne i nie rozumiem tych ludzi, którzy to oglądają i łapki w górę, bo kurwa coś się dzieje. Ja pierdolę. I ja mam takie pytanie do was wszystkich. Czy jak się coś dzieje, to jest dla was... Znaczy, jak się będą bić, mordować, to też będzie dla was ten... Wiecie co, powiem wam tak, że świat idzie na psy. Bo dużo osób ogląda YouTube i kaset nam wbijać, będą łapki w górę dawać, będą subskrybować, bo będą chcieli wchodzić na kanał, gdzie cały czas coś się dzieje, jak na przykład biją się, kłócą, kurwa, lamenty jakieś ten, że to jest, że mają z tego satysfakcję oglądania, kurwa, bzdura, kurwa, przecież tego się, kurwa, nie da oglądać tak naprawdę, no nie da się, kurwa, oglądać takiej rzeczy, kurwa, to jest chore, nienormalne, tak naprawdę, i dziwię się, że tyle osób czeka tylko na takie rzeczy, nie? Gdzie coś się dzieje, jakieś kłótnie, jakieś bijatyki, jakieś kurwa oczernianie jeden drugiego i w tym momencie wtedy jest więcej łapek, więcej subskrypcji, bo taki kanał wolą oglądać. Dziwne dla mnie to jest, że wolą oglądać coś. Ja rozumiem, że coś się dzieje, ale kurwa, ale nie patologie, nie to, gdzie tak naprawdę coś, co się dzieje, to jest złe i to złe jest bardziej oglądalne, bardziej doceniane i dodawane subskrypcje czy łapki w górę, bo to jest... To jest coś fajnego. Nie, to nie jest nic fajnego. To naprawdę nie jest nic fajnego, tylko bardzo złego. Więc dużo ludzi idzie w złą stronę. Bardzo dużo idzie ludzi w złą stronę. Wolą zło bardziej finansować, bardziej oglądać niż te takie normalne filmy normalnych ludzi, normalnego życia, bo sami mają te normalne życie i ten, a patologii nie mają na przykład, więc wolą oglądać tą patologię i ją jeszcze sponsorować, bo tak to wygląda. Z tego, co zauważyłem. I dziwię się, że na przykład taki jak ja, normalny człowiek, który kurwa pracuje, zapierdala, nie ma zazwyczaj za dużo takich tematów do nagrywania, bo się nie chce, bo jest się po pracy normalnie. Czasami coś się nagra, tak jak teraz na przykład. I taką osobę nie dość, że się jeszcze ją skomentuje źle, bo mam takich hejterów, którzy bardzo źle komentują na mój temat. A dodatkowo jest tak, subskrybują, odchodzą, bo nic się nie dzieje, bo mało filmów jest. No, oczywiście, ale gdyż jak nagram coś na temat sratka, to nagle jest więcej oglądalności, więcej łapek w górę, więcej wyświetleń,
Dziwne to trochę jest, no ale dobra. Jak nagrywam coś normalnego, no to jakby to powiedzieć, jest mniej wyświetleń, bo to ich nie interesuje, to jest do dupy, to jest takie sobie nieinteresujące. Interesujące jest bardziej to, jak ja bym tu rozpierdol robił, nie wiem, bejsbolówką kurwa rozpierdalał wszystko i wszystko bym rozpieprzył, to miałbym taką oglądalność, tyle wyświetleń, że kurwa głowa była mała. I powiem wam, że przyznacie mi rację, bo taka jest prawda. Zło bardziej dominuje od tego dobrego. Im więcej normalnych rzeczy i dobrych rzeczy, i ten będzie mniej wyświetleń. Bo jest dupa blada, kurwa, nie da się oglądać i ten, aha. Ale gdybym robił, kurwa, rozpierduchę i szczerze mówiąc, działoby się coś takiego, kurwa, naprawdę coś patologicznego czy coś, no to kurwa, oglądalność by wzrosła, więcej ludzi by było, tak, to jest okej. Okay. Nie, słuchajcie, bardzo dużo z was jest chorych psychicznie, bo to jest kurwa chore psychicznie, nienormalne. Dużo z was chodzi do kościoła i niby są katolikami, ale oglądając coś takiego i sponsorować coś takiego, to wy nie jesteście katolikami, tylko tak naprawdę wiecie co? Wy bardziej jesteście za tym złym, za tym, żeby było to złe, bo to złe was bardziej kręci niż to dobre. No niestety, ale niektórzy się nie zgodzą, a niektórzy się zgodzą z tym, co mówię, ale taka jest prawda. To, co jest dobre i jest normalne, nie chcecie oglądać. Jak jest coś nienormalnego, złego, chorego, takie trochę, jak się ma coś z główką, albo nie po kolei z głową, nie po kolei w głowie, to tak, to oglądacie, wiecie? Kto tu jest zły? Ci, co nagrywają i próbują zarobić, czy ci, którzy oglądają i kręci ich zło? Patologia. Patologia jest złem. Tak naprawdę. No biedni nie złem, tylko na przykład, bo takie rzeczy też oglądacie, ale nie jest to złem, ale jest to tragiczne, jest to trochę takie smutne, ale was ludzie, większość z was ludzi kręci bardziej te złe rzeczy, które się nagrywa, I wolicie to oglądać i jeszcze to sponsorować. Śmiechu warte. Bo jedna osoba mi tam napisała ostatnio, że nic się nie dzieje, nuda, coś tam i kasy nie będzie, coś tam. Ja pierdolę. Chłopie, ty to, żeś coś to napisał, to powiem ci tak. Jestem normalnym gościem, nie mam zamiaru. Nie mam zamiaru pismy do łba, nie mam zamiaru robić patologii, robić z siebie idiotę, kurwa. Więc sorry, nie chcesz oglądać. Sorry, do widzenia, pa, pa. I w ogóle się nie przejąłem tym gównem, tylko jedynie to, że musiałem na ten temat coś powiedzieć. No cóż, normalny dzień normalnego człowieka, który nie robi patologii, nie jest bezrobotny, tylko normalnym
gościem pracowitym, który pracuje i nie zawsze ma czas i nie zawsze chce mu się nagrywać. Proste. Tak to jest, jak się pracuje. Jak się pracuje, ale no takich osób nie będziecie oglądać, bo przecież to jest nudne, nie? Bo sami pracujecie, co niektórzy z Was, bo nie wiadomo, jak dużo osób jest tych, którzy jeszcze nie pracują, siedzą w domu i czy tam do szkoły teraz pójdą i myślą, że mają świat w rękach, bo oni jeszcze, no tak, prawdę mówiąc, jeszcze mogą do czegoś dojść, ale trzeba do tego dojść, to trzeba chcieć, trzeba się uczyć. Jak się nie będziesz uczył jeden z drugim, to do gówna dojdziecie, będziecie albo bezdomni, albo będziecie zapierdalać fizycznie. No niestety, tak to wygląda, taki jest świat. Ale zauważyłem jedno, tak jak powiedziałem, dużo osób woli oglądać patologie, przy okazji powyżywać na nich, bo skejtować jedni skejtują i wyzywają takie osoby, ale oglądać dalej oglądają. Dlaczego? Dlatego, że ich to rajcuje. Bo jesteście źli. Wolicie zło oglądać i to was rajcuje. Ciągnie was do tego. Chcecie to oglądać. I przy okazji hejt, bo świetnie pohejtować takich pajaców, nie? Tylko, że to nie są pajace. To są po prostu ludzie, którym jakby to powiedzieć o szkolnej, nie wyszło nic w życiu, nie chce się. No i tak to wygląda. Dobra. To na razie, hejka, Jack TV, żegna was. Na razie. Subskrybujcie kanał i łapki w górę. Do zobaczenia.